Dzień dobry Państwu. Dziś kręcę z ręki filmik, bo statyw zostawiłem w pracy. Z ręki robię szybki przegląd moich akwariów. W tej chwili jesteśmy przed oczkiem w głowie mojej akwarystyki. To są moje Altumy F0 Orinoco. Piękne rybki, pięknie się wybarwiły. Ładnie już porosły. Dzisiaj rano dostały jeszcze żywą rozwilitkę, trochę komara może tam było, wczoraj nałowiłem. Wczoraj dostawały też, odkąd przywiozłem, praktycznie cały dzień miały dostęp do tego żywego pokarmu. A dzisiaj dostały ostatni raz, znowu skazane przez kilka dni do soboty. Na mrożonki, ewentualnie może tam wreszcie złapie czarnego komara trochę. Potem tak się prezentuje. Roślinki sobie jakoś radzą. Dno wysielone liśćmi. Muszę szybko nagrywać, bo kończy mi się bateria, widzę. Dlatego przejdziemy teraz do 600 mojej. Trochę do ponika jeszcze się nie zaświeciło światło, dlatego też się nie przeszkadza w nagrywaniu. Ryby trochę to jest dużo, ale na razie to musi być, bo wczoraj nawet musiałem przegonić, że tak powiem, rybki, te, które mam na sprzedaż z kuchni do 240, jest ich tu dużo, ale dołożyłem dodatkowe napowietrzanie, także nic się nie dzieje złego im. A musiałem tak postąpić, bo w kuchni postawiłem kolejne akwarium, mniejsze, ale to jest niespodzianka o tym poniedzieli, jak już dopnę do końca ten temat. Tych rybek, które są, mogę powiedzieć, że to są rybki od obcych z najwyższej półki polskiej, no i europejskiej, że tak powiem. Piękne rybki. A jakie? To będą w następnym filmiku. Jestem bardzo zadowolony, ale mówię, jest to akwarium bardzo świeże jeszcze, dlatego pokażę je w przyszłym tygodniu. Piękny pinoj samczyk. A w głębi widać predatora. Rozpodowiec koi, najważniejszy. Jego syn jeden, tam drugi syn jego. Tam głębiej jest jego córka gdzieś. A to już są jego potomkowie z tego drogiego, jego wnuki. Te pomarańczki. A tutaj mamy tą zupę rybną, o której właśnie mówiłem. Przyniosłem trochę rogatka im ze stawu, ale już część się go rozpuściła. Jest sporo pistii wrzuciłem, także troszeczkę ta pistia i rogatek, że tak powiem, pobiera tych azotanów z wody. I w ten sposób je chroni. Chociaż to jest biologia dobra, także tutaj jest, w Echeim chodzi większy nawet niż potrzeba na to akwarium. Także tutaj też się żadna krzywda nie zadzieje. Ja musiałem po prostu uciekać z tamtym akwarium, bo ze względu na koszty i zajmujące miejsce, bo nawet nie mogło się do owna dostać w kuchni. A teraz przejdziemy jeszcze do kolejnych moich piękności. To są lupiczki. Tutaj te maluszki już ładnie podrosły, ale są już też, jest następne pokolenie. Nie idzie ich zobaczyć, bo są malutkie, chowają się. Ale już jest następne pokolenie tych głupiczków. Także dobrze się dzieje. Tutaj też ten mchy się rozrosły, też tego rogatka tutaj wrzuciłem z zestawu. To się nie rozpuszcza, ale chyba nie rośnie. Ale już góra zarosła innymi roślinkami, także maluchy mają gdzie się chować. Mówię, jest to już kolejne pokolenie tych właśnie maluszków.
Rybki pływają w pokarmie, jak widać, ta zwilitka jest żywa tutaj, bo rano jeszcze też dostały. I na to było na tyle. Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i życzę miłej niedzieli.